Paweł Wołodzki przejął zespół Ceratena i Czarnych Radą w trakcie sezonu 2022-2023. Pod koniec listopada 2022 roku zastąpił na stanowisku Jacka Nawrockiego. Wojicki prowadził Radomian w 18 spotkaniach i wygrał raz z Barkomem Karzany Lwów. poniósł 17 porażek. Przypomnijmy, że Ceratena i Czarnie Radą utrzymali się w plusie, zajmując przedostatnie miejsce i wygrywając zaledwie 3 spotkania. Radomianie w sezonie 2022-2023 przegrali 27-krotnie.